Witajcie moi kochani. No i mamy to, mamy 5000 członków naszej świetlistej rodziny. Pięknie. Moi drodzy, dziękuję Wam za wszelkie formy uznania, za to, że nasza rodzinka pięknie się rozwija. Witam wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodziny. Rozgoście się i pamiętajcie, my tutaj wszyscy dbamy o to, aby być w jak najwyższych wibracjach, świecić przede wszystkim. Nie dajemy się energii kobolda, nie, nie, nie. Nie dopuszczamy tu koboldów, tu są tylko świetliste duszki, kochani. No i jak oczywiście nasza tradycja mówi, po raz piąty robimy czytanie spełniające życzenia. Czyli wyciągnę dzisiaj trzy karty, które będą odpowiedzialne za nasze życzenia. Jeśli Twoje życzenie pojawi się w jednej z kart, to wtedy bądź pewna czy pewien, że Twoje życzenie się spełni. Zakładamy tak, nie będziemy tutaj, że może się spełni, one się spełnią, po prostu. Ale póki co, no to najpierw zaświecimy sobie naszą świeczuszkę spełniającą życzenia. Więc pomyśl, zastanów się nad życzeniem, które byś chciała, czy chciał, żeby się spełniło. Takie ukrywane może głęboko w serduchu i niechaj nam się spełni. Życz sobie coś. Niechaj Twoje życzenie się spełni, jeśli odpowiada najwyższemu dobru Twojej duszy. Jeśli jednak to życzenie się nie spełni, to znak, że to jest dla Ciebie najlepsze i uniwersum czuwa nad Tobą. Tak jest, tak już jest i za to dziękujemy. Dobrze. To odstawiam sobie świeczuszkę. Nie wiem, jak mam to zrobić. Zrobię to tak. O, tak to zrobimy. Zapraszamy do czytania spełniającego życzenia wszystkie świetliste istoty, które nas otaczają. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przekazy. Proszę pokazać nam, kochane uniwersum, jakie życzenia nam się spełnią. Mamy bardzo mocną aktywność. Ja może dla niektórych na razie wyłączę, pokażę Wam, bo wiele osób pyta o to urządzenie, to można kupić na tym takim portalu z tym, wiecie, wielką szczałką uśmiechniętą, K-Elf, tak to się nazywa, to jest urządzenie, amerykańskie, które właśnie wyłapuje częstotliwości takie paranormalne. Ok, włączamy i ruszamy, kochani. No, mamy uaktywnionych naszych świetlistych z innego wymiaru, czyli oni będą nas wspomagać. Dobrze. No to ruszamy. O, coś tutaj będzie z różami. Kochani, wzięłam do tego celu, chyba już to zazwyczaj biorę. To jest tarot marzyciela. Pozdrawiam serdecznie naszą Ewunię i życzę dużo zdrówka, bo właśnie od niej dostałam tego tarota. No i patrzymy, jakie życzenia nam się spełnią. Jakie życzenia nam się spełnią? Dobrze. Pierwsze życzenie. Czego dotyczy? Już mamy pierwszą kartę, kochani. Mamy wisielca. Oczywiście będę doczytywać te karty. Aha, tu się dziewczyny będą cieszyć. A nie, to mamy królową buław, sorry. Mamy dwójkę pentakli. Aż nie wiem, o co chodzi.
Nie wiem, czym dopytać. Dopytam kartami Lenormanda na... Jeszcze raz. Na wisielca. Okej. Okay. Królową mieczy. Dwójka pentakli. Ale pasują te karty. Jak w mordę normalnie dziewczyny i chłopaki. To powiemy sobie jeszcze raz. Razem tu już mi się co prawda pokazały pewne rzeczy, ale jeszcze dopowiemy. Jak to pasuje. Ej. Dwójka pentakli. Te się odwróciły. Dobra. Słuchajcie, kochani moi najdrożsi. Zaczynamy od karty wisielca, dopowiedziany żmijką i kartą z Erata, stare nici, nowe drogi. Kochani, to jest prosty przekaz. Niektórzy z Was życzą sobie, aby to, co stare, co zagmatwane, co poplątane, aby w końcu się rozwinęło. Jesteście dla tych, którzy teraz są właśnie w takiej energii zawieszenia, kiedy czujecie, że ta żmija, bo tu widzę właśnie taki, taki obraz, ty wisisz, nie umiesz się ruszyć, ręce związane, nogi związane i jeszcze do tego ta żmija praktycznie zaciska ci gardło, czyli nie widzisz wyjścia z tej sytuacji i chciałabyś właśnie coś starego zostawić za sobą, chciałabyś, aby te stare rzeczy, to co właśnie powoduje ten bezruch, ten bezdech, aby to w końcu puściło i odeszło i aby nowe drogi się przed Tobą otworzyły. I kochanie, dokładnie to życzenie zostanie spełnione. Wyjdziesz z tej stagnacji, z tego zawieszenia. Ty patrzysz w tej chwili na wszystko z innej perspektywy, ale tak naprawdę tutaj na tej karcie wisielca mamy po jednej stronie linki i po drugiej kruki. Powiem Wam, ja dzisiaj miałam kruka naprzeciwko mojego domu, jak siedziałam na balkonie i on 3 razy mi zakrakał, ale tak mocno, to był jakiś znak, jaki jeszcze nie wiem, ale to było 3 razy i odleciał. I te kruki tak naprawdę, ja tutaj odnoszę wrażenie, że jeden i drugi, i tu słyszę, to będą Twoi przodkowie, którzy Ci pomogą właśnie, te kruki przedziobią te linki, kochani, i Ty znowu wrócisz do ziemi, zostaniesz uziemiona, bo tak wisząc, co prawda patrzyłaś na tę swoją sytuację z innej perspektywy, dostałaś jakiegoś olśnienia, poczułaś bicie serca w swojej głowie i wiesz już, czego Twoje serce chce, a Twoje serce chce odplątania tego, co powikłane. Chcesz znowu zacząć się ruszać, chcesz ruchu w swoim życiu i chcesz, aby wszystko, co toksyczne, Cię opuściło i chcesz ruszyć do przodu. I dokładnie dla tych wszystkich, którzy znajdują się w takiej sytuacji, nastąpi uwolnienie właśnie z tej sytuacji i zostawicie wszystko, co stare, co toksyczne, co Wam nie służy, za Wami i ruszycie do przodu, bo otwierają się nowe drogi. Czyli to życzenie się spełnia, kochani. Oczywiście, że ta żmijka może wszystko symbolizować. Ona może symbolizować problemy zdrowotne, ona może symbolizować problemy finansowe, może symbolizować jakieś stare związki, które Wam nie służą. I w tej chwili, kochani, uwalniacie się od tego, czyli jeśli to było Wasze życzenie, to wierzcie, że ono się spełni. Tu mamy pierwsze. Wyciągnijmy sobie runę. Bądźcie jasne i czyste.
Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa leży na tym życzeniu? I mamy rajdo. Kochani, to jest bicie serca. To jest ruch, to jest pojazd. Więc dokładnie o tym, co mówiłam, poczujesz bicie swojego serca, będziesz wiedział, wiedziała, czego twoje serce chce. Ta cała toksyczność zostanie za tobą, a ty ruszysz do przodu. Alleluja. Dobrze. To mamy pierwsze. Super życzenie, super. Niech się spełnia wszystkim. Następną kartą mamy, moi drodzy, Królową Mieczy. Królowa Mieczy uwidacznia ciebie, nawet jeśli jesteś mężczyzną. W moich czytaniach wszystkie karty żeńskie odpowiadają za oglądających, męskie za osoby, z którymi macie do czynienia, z którymi jesteście w jakiejś relacji na przykład. Królowa Mieczy to jest kobieta o ostrym języku, która ma wyważone serce i rozum, która jest bardzo dobra, kochana, wspaniała, ale jeśli trzeba, potrafi wyciągnąć ten swój miecz i coś bądź kogoś odciąć. I właśnie ta Królowa Mieczy to może być ktoś spod znaku powietrza, ale tak jak mówię, może być wodnik, waga bądź bliźnięta, ale tu chodzi o energię, kochani, w pierwszej chwili. Więc jeśli czujesz się właśnie w takiej energii, to jest twoje życzenie się spełni, jeśli chodzi o uczucia i o jakiegoś pana, który będzie chciał cię zdobyć. Jeśli jako Królowa Mieczy twoim życzeniem jest, aby osoba, o której myślisz, bądź też może jakiś nowy mężczyzna, który będzie cię kochał, bądź którego ty kochasz, aby znowu pojawił się na horyzoncie i pełen uczuć próbował cię zdobyć. Bo tak naprawdę ty już nie będziesz za nikim biegać, bo ty jesteś Królową Mieczy, czyli ty wiesz, kiedy masz użyć serca, a kiedy umysłu. Więc tak naprawdę twoim życzeniem jest kochać i być kochaną i aby jakiś mężczyzna zawalczył o ciebie. Proste. Wyciągamy runę. Jaka runa leży na tym życzeniu, kochani? Wyciągam wszystkie runy dzisiaj zrobione przez Ewika. I mamy runę fichu, bogactwo. Czyli tak naprawdę tutaj czeka cię bogactwo uczuciowe. Ta osoba, która się pojawi na twoim horyzoncie, da ci właśnie to bogactwo, może nie tylko emocjonalne, jak i również materialne. I tego ci życzę, kochani. Mamy drugie życzenie. I życzenie numer 3. To jest bardzo ciekawe życzenie, bo praktycznie mamy dwie karty wyboru. Mamy dwójkę pentakli i mamy drogi, czy skrzyżowanie w kartach Leni. I ta karta mówi o żonglowaniu dwoma opcjami, o dokonaniu wyboru. I teraz słuchajcie, mamy kartę ślimaka, który mówi o procesie, o bardzo wolnym procesie. Mamy kartę Wiktora namalowaną, napisaną przeze mnie, bo tak sobie stwierdziłam, że dodamy Wiktora. Mamy dzień, który nigdy nie nastąpi i mamy czas. I teraz, moi drodzy, coś, co się długo wlecze, proces. Tutaj wasz Wiktor, czyli osoba, którą nosisz w sercu, do tej pory nie potrafiła się określić, podjąć decyzji, żonglowała dwoma opcjami. Ty praktycznie chciałaś, aby ktoś dokonał wyboru, oczywiście słusznego wyboru dla ciebie. Zresztą ja zawsze jestem bardzo neutralna i stoję po waszej stronie, kochani. Mnie w tym momencie nie interesuje, jaki wybór jest słuszny. Ja zakładam, że słuszny wybór, jeśli chodzi o Wiktora, to jesteście wy, kochane. Bo ja bardzo wiele już z was znam, wielu, bo również i panów, z panami miałam do czynienia. I wiem, że te Wiktory, Wiktorie muszą podjąć decyzję, a właściwą decyzją jest zdecydowanie się na was oczywiście. I teraz słuchajcie, kochani, waszym życzeniem jest, aby właśnie ten wasz Wiktor, z którym jesteś w jakimś procesie, w końcu się na ciebie zdecydował.
z kartą dzień, który nigdy nie nastąpi, mogłaś dojść do wniosku, że on tak naprawdę nigdy nie podejmie decyzji, nigdy nie dokona słusznego wyboru. Że to się już tak długo wlecze. I teraz, kochani, jeśli tego sobie życzysz, to ta karta mówi, to jeszcze potrzebuje trochę czasu, ale on dokona wyboru. Jeśli sobie tego życzycie i to jest zgodne z planem waszych dusz i twojej bratniej duszy, i twojego, bo oczywiście nie ingerujemy, jeśli tak wybrały wasze dusze, to twoje życzenie się spełni, że właśnie ta osoba, może to jeszcze trochę potrwa, ale dokona wyboru i to będzie korzystny wybór dla ciebie. Patrzymy, jaka runa. Tu jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jaka runa leży na tym życzeniu, które się oczywiście spełni. I mamy I was. I was to jest runa bratnich dusz. To jest cis i to jest portal. Cis, jeśli wiecie, w środku jest pusty i on bardzo często jest, był, czy może nadal jest sadzony na cmentarzach, ponieważ on służył według starych wierzeń jako portal dla dusz, które z ziemi przechodziły do innego wymiaru. To tak nawiasem mówiąc, ale właśnie ta runa mówi o tym, że tutaj otwiera się nowy portal, że to jest połączenie bratnich dusz i tu coś nowego się otworzy. No kochani, no jak to ma nie rezonować, jeśli nawet runa nam powiedziała o połączeniu bratnich dusz. Także kochani, te połączenia bratnich dusz oczywiście, że są skomplikowane i tak dalej, mamy potwierdzenie mocne, ale kochani, wszystko, jeśli sobie tego życzyłaś, no to tutaj naprawdę otworzy się nowy portal i twój Wiktor dokona właściwego wyboru. Moi drodzy, coś mam jeszcze wyciągać? Te wasze znaki zodiaku? Więc co? Czuję, że nie. Czuję, że nie. Ja jestem ciekawa, ile osób właśnie, dla ilu osób tutaj rezonuje to czytanie z tymi życzeniami. Jeśli będziecie tacy mili, to proszę napiszcie mi dokładnie to, tam było moje życzenie. Nie musicie mówić, czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie, tylko napiszcie mi, po pierwsze, czy została odczytana wasza energia, czy idziecie w rezonans. I oczywiście chciałabym wiedzieć, jak się wasze życzenia spełniają. Po kilku takich czytaniach dostawałam wiadomości prywatne, że życzenia się spełniły. Ale ja myślę, że będzie jeszcze fajnie, jak będziecie mi pisać w komentarzach, że te życzenia się spełnią. Czyli tak, zapamiętujemy to czytanie gdzieś tam z tyłu w głowie, mamy to czytanie, to nasze życzenie. Jeśli ono, czyli tak, puszczamy energię wolno, wiecie, położone, przeczytane, zapomniane, puszczamy energię wolno, ale jeśli to życzenie się spełni, to wracamy do tego czytania, bo następne będzie dopiero za 1000 subskrypcji, więc jak dojdziemy do 6000. Wiecie co, tak słyszę, jakby tak co tydzień było po 1000 subskrypcji, to ja bym nie nadążyła z tymi życzeniami, nie? Z tymi czytaniami. Nie, to tak zazwyczaj jest co miesiąc chyba, czy nawet półtora miesiąca dochodzą nam nowe subskrypcje. No chyba, że ci, co oglądają, rzeczywiście zdecydują się na przyciśnięcie dzwoneczka, to będzie to szybciej szło. Tak czy siak, kochani, ja czekam na wasze wiadomości, że wasze życzenia się spełniły i tego wam z całego mojego serducha życzę. Tak już jest, tak już jest i za to jesteśmy wdzięczne. Czy wdzięczni? Niechaj stanie się miłość, niechaj stanie się światło. Niechaj jedyną energią panującą w naszym życiu będzie miłość. Pozdrawiam was, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Muah!